Siema, cześć i czołem, moi drodzy, witam was w nowym projekcie Zagrajmy w Killer is Dead Nightmare Edition. Gra polecona mi przez Hattiego, czyli także przez naszego kochanego Ragnaroka. I tutaj wcielamy się w tytułowego zabójcę. Albo można też ten tytuł tłumaczyć jako Zabójca nie żyje. Bez zmiany strategii jest to slasher, mam ochotę odpocząć troszkę od Call of Duty. Bo kiedy to nagrywam również Call of Duty w tym samym czasie. Oczywiście Call of Duty 2. Więc ruszamy z nową grą. Zagram sobie na poziomie normalnym. Gram oczywiście na padzie. Żeby nie było. Dobra. A zapisuję jeszcze automatycznie. Myślę, że jeden chapter, jeden odcinek. Epizod pierwszy. Człowiek, który wybrał księżyc. Tak, dobrze słyszałem? Ej, gra, ale bez takich spadków FPS-ów, proszę. Siema. O kurde. Mój styl. Ta gra jest coś po angielsku z angielskimi napisami. Więc jeżeli nie rozumiecie angielskiego, przepraszam bardzo. Dlaczego ma giwerę? No i co, fiutku? Co mi zrobisz? Ha! Odbijam wszystkie twoje pociski! Chodź tu, nie uciekniesz mi. Poczekajcie. Nie ma tak dobry błąd, nie? Tekstury. Na razie nie mogę biec, mogę tylko iść na spokojnie. No i co? Da się wejść do śmietnika? Nie, da się. No i co? No i co, tchórzu? Ha! Patrz, jestem jak Neo! Odbijam pociski samą klingą. No cześć! Checkmate. Koniec gry, moi drodzy, żegnam. To był najkrótszy gameplay w moim życiu. Na części musiał się rozpadać. Klimacik musi być. Powinien go jeszcze kopnąć, to by w ogóle było świetnie. Siema. I już nie ma zgiwerki. Jestem Ambros. Zabójca Ambros. The darkness. Mam trzymać RT. A może nie? A może tak, a może nie. Nie mogę, ciężko mi, ciężko. O, dobra. Powiedział tytuł. Oczywiście piękna plama krwi.
I facecik bez główki. Jackie! Come and feel the darkness! Dosłownie. Co z niego wypłynęło? Poleciało w kosmos. I księżyc stał się różowy. Oto, moi drodzy, kiedy księżyc staje się różowy. Cóż! 47 sekund. Trochę pieniążków. Ranga B. Coś słabo. Ale w tym miejscu, tak jak powiedziałem, podziękuję wam za uwagę. Trzymajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, cześć, płatki.